We wtorek, 22 marca, w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim odbyła się prezentacja haftowanego obrazu Bitwa pod Grunwaldem. Szerokie na 10 metrów i wysokie na 4 metry dzieło zachwyciło wszystkich zgromadzonych gości. Zapraszamy Państwa na relację z tego wydarzenia oraz rozmowy ze współautorami obrazu i burmistrzem Ostrowa Lubelskiego. Jaka jest historia powstania tego dzieła? Całą pomysłodawczynią tego dzieła jest pani Janina Panek i jej syn Adam. Pani Janina po przejściu na emeryturę zaczęła haftować. Początkowo wyszywała małe obrazki dla siebie, dla rodziny, dla znajomych. I kiedyś pan Adam powiedział, że mamo, tyle już wyszyłaś, że już byś bitwę pod Grunwaldem wyszyła. Pani Janina pomyślała, czemu nie? Jeżeli pan Adam znajdzie sponsorów, zajmie się całą stroną logistyczną, to pani Janina znajdzie chętne osoby, które podejmą się szycia tego dzieła. I od tego wszystko się zaczęło. I ile osób brało udział w tworzeniu tego dzieła? W projekcie brało udział 35 osób, 33 osoby haftowało i 3 osoby przy koordynacji. A ile czasu trwało? Całe szycie obrazu trwało 19 miesięcy. Natomiast przygotowanie schematu i wcześniejsze przygotowanie przeszło 2 lata. Taki obraz, Bitwa pod Grunwaldem, może nie do końca przypadkiem jest tutaj, bo przecież Bitwa pod Grunwaldem opowiada o bitwie, w której główną rolę grał Władysław Jagiełło, Jagiellończyk, a my jesteśmy na szlaku jagiellońskim. Ostrów Lubelski jest na szlaku jagiellońskim, więc to jakoś trzyma się całości. I bardzo cieszę się, że możemy ten obraz pokazać młodzieży zespołu szkół, młodzieży gimnazjum, młodzieży szkoły podstawowej, sąsiednich szkół podstawowych i innych szkół. I jak da się zauważyć, te szkoły z sobą współpracują i właśnie o to mi zawsze chodziło, żeby szkoły, jednostki, które są na terenie miasta, gminy, powiatu, z sobą współpracowały, bo zawsze są z tego lepsze efekty. Dla wszystkich. Wszyscy na tym zawsze korzystają. I tak będziemy robić, aby w organizacji podobnych, fajnych imprez włączały się wszystkie jednostki. I warsztaty terapii zajęciowej, i szkoły podstawowe, i przedszkole, i gimnazjum. Zgodzicie się Państwo, że na pewno wtedy są efekty największe. Witam bardzo serdecznie współautorów tego obrazu. Panią Wandę Humeniuk, witam serdecznie. Oraz
tych, dzięki którym ten obraz mógł się znaleźć na terenie naszej gminy. Bo właśnie na terenie naszej gminy w Kasnowie mieszkają państwo Monika i Sławomir Dereccy. Pani Moniko. Nici, 40 zszytych ze sobą części, 32 hafciarzy, a w całości projektu 35 osób zaangażowanych, aby powstało to wielkie dzieło. Malarze wizantyjscy, kiedy malują ziemię, odtwarzają Szempiela podobnego do tamtych. Sądzą bowiem, że popadliby w herezję, gdyby wymalowali go takim, jakim jest. Pierwszy szkic olejny powstał w 1872 roku, a ukończył malowanie we wrześniu 1878. Wykańczył płótno w sali krakowskiego ratusza, gdzie dzieło zostało po raz pierwszy wystawione. Artysta, przystępując do pracy, dokładnie studiował lektury historyczne. Rozczytywał się w opisach bitwy grunwaldzkiej, przedstawionych przez Jana Długosza w dziejach Polski. Wreszcie udał się na pola Grunwaldu i Tannenbergu, szukając wizji i atmosfery bitwy. Na występ zaprasza grupa teatralno-kabaretowa Lustro z naszej szkoły pod kierunkiem pani Marzeny Walencik. Zaszczyt przypada mi niezmierny łaską panującego nam miłościwie króla Krzysztofa I nadany przedstawić wam tę historię chwalebną przez skryba zwanego Henrysiem z rodu Sienkiewiczów, w kilku skromnych zdaniach opisaną w dziele Krzyżaki – Historia prawdziwa, czyli Danka, Zbych and Jagunia, High School ZS Musical. Otóż jegomość ten, uległszy fascynacjom niepojętym walk przebytych, zawrzeć ich opis w swym dziele postanowił, a wątkiem pięknym, bo miłosnym, intrygującym, bo trójkątnym, przyozdobić. Zbych. Młodzieniec urodziwy, waleczny, ha, zaprawdę powiadam wam, szlachetny. Szata zaś jego była wygodną, choć zarazem nieco smutaśną. Jedyną wadyją jego nieposkromiona kochliwość była. Młodzieniec ten poznał raz pewnego dziewkę stanu wolnego, a na imię jej było dane Danka. Gdybym ja była słoneczkiem. Zbych nawet nie pomyślał o tym, by dać dziewczęciu przed upadkiem schronienie w swych ramionach. Stwierdził, zdumiawszy się przeogromiście. Pokłony mnie szacowne je złożyła, do stóp padła. Dobra ci ona, za żonę moją cię musi się zdecydowawszy będę.
Niewiasta ta skromnością i delikatnością swą już przy pierwszym spotkaniu w sercu zbycha ogień uczucia niepojętego rozpaliła. Sprawy żadne nie przyjmował, ani też trunku jakiego. Kochasz mnie, wiesz co znaczy bliska dłoń, ten ktoś, bliski ktoś. Od tejże wyższością nad innymi chwili uniosłej Danka nie zaznała już spokoju. Danka! Danka! Przestań się drzeć! Ja tu obraz wyszywam! Może pani poprosi Dankę? Danka! Jakiś wariat zupnął na dole! Czy woła? Romeo! Co ty tutaj robisz o 7 rano? Witaj, Oluba! Piosenkę chciałem. Płynące, przerwane zostało wydarzeniem niegodziwym. Porwali Dankę! Danusie! Daneczkę! Uczucie mieć pod swoimi skrzydłami, bo jako pan jako burmistrz miasta Ostrów ma pod swoimi skrzydłami takie dzieło. No fajne uczucie, nigdy wcześniej nie myślałem, że to uda się, wcześniej jak pracowałem w zespole szkół,
mógłbym pomarzyć, a teraz przypadek sprawił, że to trafiło tutaj. Jak słyszeliśmy, przypadek sprawił, że w ogóle ten obraz powstał, bo jak syn powiedział do mamy, że tyle już wyszyłaś, że bitwę pod Grunwaldem wyszyłaś, to mama pomyślała sobie, dlaczego nie, powstał obraz. No i gdy padła propozycja, aby ten obraz u nas się znalazł, natychmiast podjęliśmy temat i bardzo się z tego cieszę, no bo duży obraz, duże dzieło trafiło pod strzechy, można powiedzieć, bo ludzie z okolic będą mieli szansę zobaczyć ten obraz, obraz, którego pewnie tylko kilka procent ludzi widziało, no niech kilkanaście. A czy znane już jest miejsce umieszczenia tego obrazu na stałe? Wydaje mi się, że twórcy jeszcze nie mają takiego pomysłu, gdzie na stałe będzie, ale gdyby dalej nie mieli tego pomysłu, to ja podejmuję. Może on zostać w Ostrowie Lubelskim, na pewno znajdziemy na niego miejsce i będziemy przyjmować chętnie wycieczki z całej Polski i nie tylko. A jak wrażenia z dzisiejszej uroczystości? Bardzo sympatyczna impreza, otwarcie. Ale myślę, że przez 2 tygodnie wiele ludzi będzie oglądało to dzieło i myślę, że będzie podobnie sympatycznie. Gratuluję młodzieży i gimnazjum, i szkoły podstawowej.